Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Rozmawiamy tutaj o nowych technologiach. Najczęściej kojarzymy je z komputerami, telefonami, sztuczną inteligencją, na przykład w motoryzacji, o czym już rozmawialiśmy. Natomiast często umyka nam może nawet bardziej istotny obszar rozwoju nowych technologii, a mianowicie diagnostyka, badania diagnostyczne, medycyna, czy jak inaczej nazwiemy, cały obszar dbałości o, o dobrostan, zdrowie i życie człowieka. I właśnie o tym, bo takie rzeczy też dzieją się na Uniwersytecie Warszawskim, porozmawiam dzisiaj z naszym znakomitym tym gościem, a jest nim pan doktor inżynier nauk fizycznych Rafał Brygoła z Wydziału Fizyki, wykładowca akademicki, dyplomowany optometrysta. Dzień dobry, panie doktorze. Witam Państwa, witam Panią. Optometrysta, optometria to nauka zajmująca się. Yy, nauka zajmująca się oczami. <laughs> A tak naprawdę stanem yy, naszego wzroku. Yy, w zasadzie optometrysta kojarzy nam się z osobą, która dobiera okulary, dobiera soczewki kontaktowe, ale w tej chwili optometria to jest bardzo, bardzo szeroka dziedzina, i tak naprawdę pacjenci trafiając do optometrysty, częstokroć to jest pierwszy specjalista z dziedziny ochrony zdrowia do którego trafiają. Więc rolą optometrysty jest taki troszkę nawet triaż w wywiadzie z pacjentem, jak wychodzą różne choroby, jakieś zaburzenia to próbuje informować tego pacjenta i kierować do kolejnych specjalistów, ponieważ na studiach, które mamy, to nie tylko uczymy się doboru okularów, doboru soczewek, ale tak naprawdę uczymy się o stanie o ocenie stanu zdrowia oczu i całego organizmu, jak działa cały organizm. Akademickie Centrum Kształcenia Optometrystów to właśnie ta jednostka, o której pan doktor mówi. Czym się różni optometrysta od optyka czy okulisty? Bo to może być takie proste skojarzenie. Ekspert od oczu to pewnie jest okulista albo optyk taki, którego możemy spotkać nawet w centrum handlowym, bo to coraz powszechniejsze punkty badania wzroku. Jaka jest różnica pomiędzy Państwa specjalizacją a, a optykiem czy okulistą, jeżeli w ogóle jakaś jest? Dobra, to rozpocznijmy od różnicy między optometrystą a okulistą, bo to jest bardzo często mylone. Okulista zajmuje się stwierdzaniem chorób, leczeniem chorób. Stawianiem diagnoz, przepisywaniem leków. Tym zajmują się okuliści. My zajmujemy się oceną refrakcji, czyli mocy oka, przepisywaniem korekcji, przepisywaniem okularów i tak naprawdę my pracujemy w tandemie z, w tej chwili z okulistami i uzupełniamy się w tej opiece nad pacjentem. Ponieważ, tak jak mówię, bardzo często pacjenci, którzy do nas trafiają, no my jesteśmy pierwszym specjalistą na tej drodze, dlatego tak ważna jest identyfikacja. Co się dzieje z tym pacjentem, i wysłanie go na przykład dalej do lekarza e, okulisty. A gdzie w tym wszystkim nowe technologie? Bo zdradzę Państwu, że byłam e, u Państwa w jednostce na badaniach wzroku, które są organizowane raz na jakiś czas dla pracowników i, i studentów i doktorantów uniwersytetu. Zobaczyłam tak niesamowite technologie u Państwa w laboratoriach, że właściwie takiemu człowiekowi, który nie zawitał nigdy na pastera, na Wydział Fizyki, no te maszyny mogły umknąć uwadze i świadomość o tym, że takie coś robi się na uniwersytecie jest chyba znikoma. Więc ta cała laboratoryjna część państwa pracy, to też jest magia, magia pomiarów. Czy te nowe technologie tutaj zmieniły, zrewolucjonizowały wasze patrzenie na nasze oczy? Znaczy ja odnoszę wrażenie, że my cały czas przeżywamy jakieś przełomy naukowe i rewolucje i i w zasadzie to nam z jednej strony ułatwia pracę, ale też daje dużo szersze możliwości i szybszej diagnostyki, rozpoznawania. A jeżeli chodzi o choroby okulistyczne, tutaj im szybciej diagnozujemy te choroby, tym lepsze są rokowania. Nowoczesna okulistyka, którą też z racji mojego zawodu śledzę, rozwija się w sposób niesamowity. Mamy już te pierwsze próby ze sztucznymi siatkówkami, czyli że. W zasadzie u pacjentów, którzy utracili wzrok, jesteśmy w stanie już powoli przywracać to widzenie. Co jeszcze 20 lat temu wydawało się no, całkowicie science fiction, tak? więc tutaj ten rozwój jest, jest niesamowity, choć. Jeszcze dużo nam brakuje. Sprzęty, które są opracowywane, które nam asystują w tym, no dają naprawdę ogromne możliwości. A z czego robi się takie siatkówki, jeśli mogę zapytać, bo my wiemy o jakichś tkankach, które próbuje się na drukarkach drukować, to to, to już się dzieje, ale chyba jeszcze niewystarczająco w optometrii czy w okulistyce. Jak się tworzy te artefakty, czy te nowe sztuczne siatkówki do oka? Znaczy, no to są wyspecjalizowane matryce, tak, które mają za zadanie przekazywanie sygnałów do, do mózgu. Początkowo robiło się to także zewnętrznie, czyli na przykład nakładało się specjalne okulary, które służyły za matrycę jako detektor i podłączało się do obszarów w mózgu, tam następowało pobudzanie tych, tych obszarów. tak? Tak jak mówię, to jest jeszcze raczkująca technologia, dlatego nie możemy mówić o takim widzeniu, jakim mówimy na co dzień, tak? pełnej ostrości wzroku. Ale u osoby, która całkowicie utraciła wzrok i nagle zaczyna widzieć kontury, no to to jest ogromny postęp. Widziałem artykuł na temat leczenia, zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem. To jest taka choroba dotykająca głównie osób starszych. Choroba, która powoduje utratę centralnego pola widzenia, czyli ten pacjent widzi bardzo źle, ma problemy w ogóle z czytaniem z bliska, widzenie z daleka też jest bardzo, bardzo tutaj słabe. I Brytyjczycy opracowali z pomocą komórek macierzystych specjalne takie błony, które wszczepiają w siatkówkę i tym samym powodują, że ta ostrość wzroku wzrasta w sposób niesamowity. Ci pacjenci zaczęli czytać. Więc dla mnie jest to imponujące, że, że, że jesteśmy w takim miejscu i że ten rozwój jest tak, tak ogromny. A w tym wszystkim są też studenci, bo państwo poza centrum badawczym prowadzą oczywiście studia, które nazywają się Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii. Dlaczego europejskie i co studenci później uzyskują po takich studiach, czym się zajmują? Czy studia europejskie, ponieważ my mamy akredytację Europejskiej Federacji Optometrycznej, staramy się, żeby nasze programy były. Tożsame, żeby to było uzdawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej zgodne z standardem kształcenia, ale też kwestia modelu. My chcemy, żeby ten model był taki sam, czyli że studia licencjackie. Ale trwają cztery lata, z tego co patrzyłam. Tak, studia licencjackie hmm. trwają cztery lata, ponieważ w Europie najczęściej jest tak, że licencjat to jest ten. Pierwsze stopień studiów, na których uczymy się danego zawodu i później idziemy do pracy. Magisterium to jest już wyższy stopień wtajemniczenia i to jest coś, co ma przygotować studentów później do pracy naukowej, do prowadzenia badań. U nas no, jest troszkę inaczej. Musimy w ten nasz system się dopasować. Niemniej po czterech latach kształcenia u nas studenci w zasadzie można powiedzieć, no są takimi pełnoprawnymi optometrystami, którzy mają bardzo szeroką wiedzę z optometrii. I tak jak mówimy, chcemy iść w kierunku, takim jak jest w Europie, czyli że mamy na uczelniach kliniki, tak, między innymi to Akademickie Centrum Kształcenia Optometrystów. Chcemy, żeby to działało w pełni, tak, żebyśmy mogli przyjmować pacjentów z zewnątrz, tak, żeby ci studenci mieli pod okiem nas, specjalistów, mieli kontakt z przypadkami klinicznymi, no bo umówmy się, gdzie najlepiej się uczymy. Uczymy się najlepiej na żywym. Organizmie, na żywych przypadkach. A żywe organizmy chętnie się poddają takiemu uczeniu, bo to przecież z korzyścią jest dla obu stron. Jak wiele jest fizyki w takim kierunku studiów? Bo to na pewno może być dla jednych zachętą, ale dla drugich może być pewnym utrudnieniem, że to jednak jest wydział fizyki. A pan doktor opowiada tak, jakby to była medycyna, tak jakby to były badania bardzo fascynujące, ale nie zawierające tego komponentu fizyki. Czy dużo jest tam e, takiej fizyki akademickiej, teoretycznej dla tych potencjalnych kandydatów, którzy mogliby być zainteresowani? Czy optometria jest dziedziną, jakby nie patrzył, multidyscyplinarną? Ja zawsze mówię moim studentom, że w jednej trzeciej jest to fizyka, optyka, jak działa oko z punktu widzenia właśnie optyki. Elementów refrakcyjnych. Z drugiej strony mamy medycynę, no bo wiadomo, że najlepszy element refrakcyjny, jeżeli będą jakieś choroby, on nie będzie działał. I trzecim elementem jest psychologia czyli umiejętność rozmowy z pacjentem, bo Będąc naprawdę świetnym fizykiem, znając świetnie procedurę badania refrakcji, będąc świetnym klinicystą, znając wszystkie choroby, niestety, jeżeli nie potrafimy rozmawiać z pacjentem, trafić do pacjenta, to nie zbadamy go dobrze. Więc to jest bardzo, bardzo złożona dziedzina. I ja wiem, że to jest wydział fizyki, to jest straszne, ale Może tylko co, troszkę. Jest, co jest ciekawe. No, najczęściej na przykład na wszelkiego typu politechnikach, no jest to no, są męskie kierunki, tak? Raczej są mężczyźni. Na optometrii są głównie kobiety. Mam nadzieję, że to zachęca potencjalne kandydatki również. Ja też doświadczyłam takich badań właśnie u Państwa. Pan doktor nadzorował, natomiast studentki, dziewczyny wykonywały te, te badania, ale wszystkie przyznały, tak jak pan doktor teraz powiedział, że już pracują w zawodzie od dłuższego czasu i mimo Młodego wieku, mają już stabilną sytuację na rynku pracy, to chyba też jest argument, który gdzieś może przemawiać za wyborem takiego, a nie innego kierunku studiów u państwa na wydziale, bo nie jest to kierunek zupełnie akademicki, tylko tak jak pan doktor powiedział, całkiem praktyczny. Czy to jest jakaś zachęta, która też skłania studentów? Bo chyba nie macie państwo wielu studentów, bo nie macie wielu miejsc prawda, na tych znakomitych specjalizacjach. Zdecydowanie to skłania studentów, no mówmy się, że ja też mówię, żeby to, co będą robić, to musi ich być ich pasją, bo niestety, moim zdaniem, nie da się być dobrym optometrystą, jeżeli nie pasjonujecie ten zawód, jeżeli nie chcesz pomagać drugiej osobie. Ale rzeczywiście to jest dużo, dużo w tym prawdy, że po tym kierunku jest to kierunek, który daje duże możliwości zarabiania. Pieniędzy, tak, czyli jednak ten aspekt finansowy jest tutaj ważny. Robimy ciekawe rzeczy, pomagamy drugiemu człowiekowi. Też początkowo, i to nie tylko w Polsce, bo to w zasadzie w krajach, krajach anglosaskich, gdzie optometria rodziła się w bólach na początku XX wieku, no tam były dyskusje i, i problemy między okulistami a optometrystami. Dopiero w pewnym momencie okuliści zaczęli mieć większe zaufanie do optometrystów, zresztą. W kształceniu optometrystów, biorą udział także okuliści. Więc podpisują się pod tym i wiedzą, jaką wiedzę przekazali I, i też przekonali się, że mamy tą wiedzę. W związku z tym zaczęli nam ufać i pracujemy po prostu w zespołach. W związku z tym nawet ostatnio Krajowy Konsultant ds. Spraw Okulistyki, profesor Rękas, wypowiedział się, że bardzo dobry byłby system anglosaski w Polsce, czyli wprowadzenie optometrystów w rzeczywisty system opieki, państwowej opieki zdrowotnej, więc to jest dość no myślę takie perspektywiczne. A czego Państwo jeszcze nie wiedzą? Z perspektywy właśnie tego rozwoju medycyny czy, czy nauki, o którym Pan doktor powiedział, no co się zmieniło na przestrzeni na przykład ostatnich 10 lat i pana doktora wiedzy na temat tego, jak to wyglądało wcześniej? A, a co jest jeszcze niezbadane? Jakie są dla was wyzwania takie naukowe, z którymi będziecie się w swojej specjalizacji, w swoim obszarze mierzyć? Jest wiele rzeczy niezbadanych. Nie ja mogę powiedzieć z mojej dziedziny ja zajmowałem się badaniem powierzchni soczewek kontaktowych, między innymi z uwagi na komfort, na przykład. Tak? Czyli to, czy, dlaczego nosimy, dlaczego w trakcie noszenia soczewek jest dyskomfort załóżmy. Jest to tak złożone zjawisko i do tej chwili nie jesteśmy w stanie w pełni jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dany pacjent nie ma. Komfortu, tudzież o jaką soczewkę wybrać, jakie rozwiązanie, co zrobić, żeby ten pacjent miał 100% komfort. Więc to jest takie może w skali mikro, ale no, tak naprawdę, no to im więcej wiemy, tym więcej zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nie wiemy. My badamy oczy, ale tak naprawdę oko to jest część mózgu. Czyli sama informacja wzrokowa, sam obraz, który trafia do mózgu, to jest dopiero początek. Teraz jeszcze uzmysłowienie sobie tego obrazu, czyli to, co widzimy, to, co percepujemy, to jest niesamowicie złożone i powiem szczerze, że też takie moje troszkę marzenie, żeby w tym kierunku kiedyś, kiedyś pójść, żeby, żeby zająć się taką percepcją wzrokową i zrozumieniem tych wyższych procesów wzrokowych. W tym wszystkim towarzyszą Państwu te bardzo złożone, skomplikowanie brzmiące z nazwy urządzenia i sprzęty, na których pracujecie. Czy to są sprzęty uniwersyteckie, finansowane z funduszy unijnych? Jeśli mogę nieśmiało podpytać o, o źródła, bo laboratoria są faktycznie imponujące. To jest e, oczywiście finansowane z pieniędzy uniwersyteckich, z e, projektów unijnych. Część sprzętów także była, w ogóle kierunek był chyba uruchamiany z e, pieniędzy unijnych, więc to jest e, taki bardzo... Duży, duży zastrzyk gotówki. I tak jak mówię, ja też cieszę się na to, że będziemy w stanie rozwijać te akademickie centrum kształcenia optometrystów, bo bardzo często zdarza się, że no, jest sprzęt wszędzie, to, 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 każda uczelnia się z tym boryka kupi sprzęt i ten sprzęt stoi. Służy, nie wiem, do jednych, dwóch badań i on stoi. A tutaj chcemy, żeby ten sprzęt był wykorzystywany i pomagał ludziom po prostu, żeby badać, dobierać okulary, dobierać soczewki, ale także no, identyfikować ewentualnie jakieś stany patologiczne w obrębie oczu i, i wysłać tych pacjentów dalej. No bo przecież Państwa praca to też badania naukowe. Macie zawiązaną współpracę międzynarodową z innymi takimi ośrodkami, które zajmują się stricte optometrią, czy realizują. Są różne zagraniczne projekty, nawet pewnie nie jestem w stanie wymyślić sobie, czego mogą dotyczyć, bo to są złożone zagadnienia, ale czy ta współpraca zagraniczna też tutaj jest jednym z elementów państwa pracy? Znaczy, jeszcze współpracy międzynarodowej nie nawiązaliśmy, ale na pewno będziemy w tym kierunku działać. No, my jesteśmy dość młodym kierunkiem. Osoby, które pracują u nas, są to głównie praktyce. My prowadzimy własne praktyki, pracujemy w klinikach okulistycznych, w zakładach optycznych. W związku z tym też nam doskwiera troszkę brak czasu, ale na pewno taką współpracę bardzo ciekawie byłoby nawiązać. No teraz dwa lata mieliśmy przerwy w jakichkolwiek spotkaniach, ale zdarzało mi się jeździć na sympozja kontaktologiczne i mieć kontakt z naukowcami spoza Polski. To, to jest akurat dość wąska grupa i dość, dość wąska specjalizacja kontaktologia, i, i zawsze. Brytyjczyków o, o pewne rzeczy. Ja zawsze dostawałem materiały od nich czy artykuły, więc ta, transfer taka współpraca. Wiedzy, tak, tak, transfer wiedzy tak jakoś, Naukowcy tak dość fajnie do tego podchodzą, i, i wszyscy chcą się dzielić właśnie w celu tego, żeby rozwijać tą naukę i żeby pomagać ludziom. No właśnie, mam nadzieję, że nie zdradzę za wiele, jeśli powiem, że pan doktor poza tymi ciągotami naukowymi chciał kiedyś być dziennikarzem. Więc niech pan jeszcze, panie doktorze, na koniec powie, co pana zaciekawiło właśnie w optometrii, że pan jednak zmienił swoje plany akademickie i zamiast Wydziału Dziennikarstwa był to Wydział Fizyki ostatecznie. Powiem w ten sposób: ja byłem skazany na optykę, z racji tego, że moja mama pracowała w zakładzie optycznym, prowadziła zakład optyczny przez, w zasadzie od samego początku, odkąd ona rozpoczęła karierę. W związku z tym ja jestem wychowany od dziecka w zakładzie optycznym. I dla mnie to była taki natural, naturalny wybór. Ja poszedłem na studia na Politechnice Wrocławskiej, na inżynierię optyczną. Fizyka, fizyka, jeszcze raz fizyka. Dla y, y, humanisty rzeczywiście było to bardzo ciekawe doświadczenie, chociaż tam pokazano mi inaczej fizykę zaprezentowano mi fizykę poprzez doświadczenia. Okazało się, że te wszystkie straszne wzory do czegoś służą. To nie jest tylko po to, żeby Podziwna. pani nauczycielka czy wykładowca nas oblał, tylko rzeczywiście to daje możliwość zmierzenia czegoś, zbadania jakiegoś zjawiska, zrozumienia. Tak? Więc to, to, to dało mi bardzo, bardzo szersze spojrzenie na, na to wszystko. I będąc na Politechnice Wrocławskiej, tam otwierano właśnie optometrię. Zaciekawiło mnie to i i poszedłem właśnie w tym, w tym kierunku, z czego bardzo się cieszę. I dziś pan doktor prowadzi zajęcia na Wydziale Fizyki, również prowadzi badania w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów i pewnie o oczach moglibyśmy jeszcze w nieskończoność, ale czas nas goni, więc dziś musimy tu postawić kropkę, ale wierzę, że pan doktor nas jeszcze odwiedzi i objaśni nam i opowie co nieco o kuluarach pracy badawczej, być może już ze szczegółami badawczymi w kolejnym spotkaniu. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościem. Był dzisiaj pan doktor inżynier nauk fizycznych Rafał Brygoła, Wydział Fizyki i Akademickie Centrum Kształcenia Optometrystów. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. A ja dziękuję pięknie i słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.